Przypomnijmy, umowa na realizację inwestycji obejmującą kilkadziesiąt kilometrów tras rowerowych podpisana została 11 czerwca tego roku. Firma realizująca zadanie powinna zakończyć je w lutym 2019. Kilkadziesiąt kilometrów tras jest już na ukończeniu. Mamy 44 kilometry nowo wybudowanych tras. Cały odcinek, jaki będzie można przejechać tutaj tych single tracków, to jest 70 kilometrów. Trasy trudne, łatwe, o różnym stopniu wymagające, mniej wymagające. Trasy istnieją już powiedzmy na 35 kilometrach. To trasy nowo zbudowane, utwardzone i nie przebiegające w sposób, który kolidowałby z rygorami ochrony przyrody. Są trasy piękne widokowo, są trasy położone tak jak ta w dolinach, przy potoku, gdzie trzeba jeszcze mostki, jakieś dodatkowe elementy wybudować. Trasy są bardzo atrakcyjne. One przebiegają, tak jak tutaj Państwo widzicie, przez las bukowy, mieszany właściwie, ale przebiegają w taki sposób, że i są ładnie wyprofilowane zakręty, są różnego rodzaju takie niespodzianki dla rowerzystów, którzy się tutaj pojawią i tak jak i wykonawca, i wszyscy ci, którzy są zaangażowani w ten projekt, mówią, że to będzie jedna z najciekawszych, najładniejszych tras single tracków w Europie. Termin wykonania zadania jest 19 lutego. Mamy roboty ziemne skończyć do końca listopada, po to, żeby ominąć tutaj tą porę najgorszą, przymrozki. Też mamy uzgodnienia z KPN-em i terminy wyznaczone, kiedy możemy tutaj te prace wykonywać. I tutaj terminy na razie wygląda na to, że są niezagrożone i wszystko zostanie oddane w terminie. Koszt całości inwestycji sięga kwoty ponad 4 milionów złotych.